Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy widzą Państwo ten stadion? Za moimi plecami to Tarczyński Arena we Wrocławiu, a ze mną człowiek, którego głos kojarzy się właśnie z tą areną i to już od wielu lat, Andrzej Gliniak, speaker Śląska Wrocław. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło za zaproszenie. Przede wszystkim ta przygoda z mikrofonem na stadionie Śląska Wrocław nie rozpoczęła się tutaj, rozpoczęła się już przy ulicy Oporowskiej. No i chciałem zapytać o te początki. To był casting, jak to wszystko się zaczęło? Najstarsi górale tego nie pamiętają. To była prehistoria, 2007 rok, czyli już ponad 15 lat. Mam przyjemność być speakerem Śląska Wrocław. Ówczesny speaker Krzysztof Świątkowski wtedy zmieniał branżę, zostawał menedżerem piłkarskim i no, trzeba było jakby przejąć po nim schedę. Klub ogłosił casting. Zgłosiło się kilkanaście osób. Prezesem był wtedy Piotr Mazur, aktualny dyrektor Biura Sportu i Turystyki. Dyrektorem marketingu był Radosław Bąk. Poszedłem, spróbowałem. Mieliśmy jeszcze właśnie na kultowym stadionie przy ulicy Oporowskiej odegrać scenkę meczową, czyli zaprezentować składy, ewentualnie wykrzyczeć strzelca bramki, jakieś zmiany, kartki, czyli tak naprawdę to, co należy do roli speakera. Zrobiłem to na drugi dzień. Zadzwonił telefon. Andrzej, zapraszamy. Zostajesz speakerem Śląska Wrocław. I jak dziś pamiętam, 12 marca 2007 roku, pierwszy mecz z Miedzią Legnica wtedy na Oporowskiej. Śląsk był wtedy w drugiej lidze jeszcze. Ogromne ambicje, bardzo fajne nazwiska, aspiracje na grę w ekstraklasie. Cały stadion, 8 tysięcy ludzi. I ręka i głos mi na początku, wiadomo, zadrżały, jak powiedziałem pierwsze słowa. No i tak to trwa do dziś. No właśnie trwa, a wspominasz te nazwiska piłkarzy z tamtych czasów jako te szczególne, te, które wyczytywałeś jako pierwsze na stadionie, ale też kibice krzyczeli ich nazwiska po bramkach. No to jest już taki rytuał, myślę, że nie tylko na meczach Śląska, w momencie prezentacji, kiedy ja tutaj we Wrocławiu tak robimy, czytam imię, nazwisko, w zasadzie wykrzykuję imię, nazwisko danego zawodnika, to wtedy cały stadion odpowiada mi hasło Śląsk. To jest taki, jak mówiłem, już rytuał, stała zasada przy okazji meczowych prezentacji. Natomiast też warto podkreślić, że speaker nie jest wodzirejem. Czyli on nie może wchodzić w interakcje z kibicami, nie może podkręcać tego dopingu. Takie są wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy. Wiadomo, że przymykają bardzo często na to oko delegaci, którzy oceniają pracę speakerów, bo wiadomo jednak, że fajnie, żeby ten stadion żył, szczególnie po zdobytych bramkach, reaguje razem z kibicami, celebrujemy te sympatyczne chwile. Natomiast no, speaker nie jest od tego, żeby zagrzewać do dopingu. Tam jest na sektorze tym najbardziej zagorzałym każdego klubu tak zwany gniazdowy, jakby on odpowiada za cały doping. No też jest speaker w bardzo dużym sensie odpowiedzialny za to bezpieczeństwo na stadionie. Często też jest od tego, żeby te emocje po prostu tonować. To już możemy tak dogłębnie wyjaśnić. To jest bardzo odpowiedzialna rola, wbrew pozorom. Natomiast moim zdaniem speaker, ten taki najlepszy, powinien być taki jak sędzia piłkarski, czyli niewidoczny. Bo w momencie, kiedy po meczu nie mówimy nic negatywnego o rozjemcy, nie komentujemy jego pracy, tak samo powinno być ze speakerem. Jeśli nie ma jakichś komentarzy co do jego pracy, co do jego zachowania podczas meczu, to jest okej. Rok 2012, najbardziej wyjątkowy w Twojej karierze, no bo z jednej strony Mistrzostwo Polski Śląska Wrocław, a z drugiej strony Euro. No i myślę, że o te dwa wydarzenia w szczególności warto Cię zapytać. Niby różne, ale jednak pewnie no, chciało się rano wstać z łóżka i rozpocząć ten dzień pracy wyjątkowy, chociażby tak jak ten mecz Śląska Wrocław tutaj z Jagiellonią, jeszcze przed mistrzowskim meczem z Wisłą Kraków w Krakowie, a tutaj zwycięstwo 3-1, czy też potem mecze polskiej reprezentacji, między innymi mecz z Czechami było Ci dane pospikerować i proszę, żebyś nam pokrótce opowiedział, jak te przeżycia. No absolutnie, Mistrzostwo Europy w 2012 roku to była największa sportowa impreza zorganizowana przez Polskę w historii. Myślę, że jeszcze długo, długo nie będzie podobnej. Przekaz do niemal wszystkich krajów świata. Trzy mecze tutaj na stadionie jeszcze wtedy Wrocław. Też casting był organizowany przez Europejską Federację Piłkarską. Było zgłoszonych kilkanaście osób. Mieliśmy przejść specjalną rozmowę
z ludźmi właśnie z UEFA w języku angielskim. Też... Ale świat usłyszał Good Morning tu Andrzej Gliniak. Udało się, miałem przyjemność spikerować tutaj 3 mecze. Też ogromne wyzwanie logistyczne, bo tak naprawdę cała reżyseria, produkcja była z Wielkiej Brytanii. Mieliśmy przed każdym meczem wielogodzinne próby, bo tak naprawdę jakby na mój sygnał, na mój głos wychodziły drużyny. Rozpoczynał się cały spektakl, który, tak jak mówiłem, no był przekazywany do wielu stacji telewizyjnych. Ciekawa anegdota właśnie związana z tą sytuacją. Mieliśmy reżysera, bardzo zresztą sympatycznego, z Wielkiej Brytanii. No i na jednej z prób był DJ, była cała tak zwana reżyserka. Siedzieliśmy u góry i próbowaliśmy sobie wraz z tak zwanymi aktorami tutaj na murawę wejście, jak to wszystko wygląda, hymny. No i na mój sygnał oczywiście startowali ludzie na dole, żeby odegrać tą scenkę przed meczem. Ja byłem oczywiście zdenerwowany wtedy, no to wielkie wyróżnienie dla mnie, wielka sprawa być speakerem na Euro i reżyser całego tego przedsięwzięcia mówił do mnie cue, czyli chodziło o to, że jakby startujecie. Ja byłem tak zdenerwowany, że te jego słowa cue przetworzyłem sobie na kill you. I on cały czas, jak ja startowałem tych ludzi na poszczególne etapy, cały czas do mnie mówił: Andrew, cue you, cue you, cue you. Ja w pewnym momencie się zwracam do meczowego DJ-a, mówię: kurczę, co ja źle robię? On mnie chce zabić, kill you. To taki żart sytuacyjny, natomiast no mówię, wtedy mi nie było do śmiechu, bo myślałem faktycznie, że coś będzie nie tak, jeszcze może tego meczu nie poprowadzę, słysząc kill you. No, ale na szczęście to było cue you, czyli startujecie, jesteś w kolejce. No, a piłkarze się nie popisali wtedy z Czechami, to jednak też trzeba podkreślić. Pewnie byś to jeszcze lepiej wspominał, gdyby polska reprezentacja wtedy stanęła na wysokości zadania, ale zamknijmy już ten rozdział, przejdźmy do mistrzowskiej drużyny Śląska Wrocław. W skrócie mówiąc, wydaje mi się, że byłeś jej częścią, chociażby ta podróż autokarem już po mistrzostwie przez wrocławski rynek, no byłeś tam uczestnikiem tej wielkiej fety na wrocławskim rynku. Byłeś częścią tej drużyny, speaker może być w ogóle częścią drużyny, w takim prywatnym sensie nawet, rozmawiając o interpersonalnych relacjach z zawodnikami. No myślę, że ten fakt, że to był naprawdę fantastyczny team spirit i to nie tylko zawodnicy, ale pracownicy klubu, ludzie, którzy współpracowali wtedy, którzy byli przy tym sezonie mistrzowskim, świadczy o tym, że niedawno odbyła się właśnie jubileusz zdobycia Mistrzostwa Polski. 10 lat. Tak. I wieczorem zadzwonili właśnie piłkarze. Andrzej, jest spotkanie takie nieformalne. Zapraszamy, przyjdź, porozmawiamy, spotkamy się. Także myślę, że też traktowali mnie niejako nie jak typowego dziennikarza, tylko jako no, kolegę. Do tej pory mam z nimi z wieloma świetne stosunki. Serdecznie się tutaj przywitaliśmy po wielu latach, bo dużo piłkarzy przyjechało z zagranicy. Natomiast, tak jak mówię, Waldek Sobota powiedział jedną rzecz, że to był naprawdę zespół, który był niesamowity. Taka fantastyczna atmosfera, która wtedy przełożyła się na wyniki. Można powiedzieć, że można było konie kraść. Każdy z tych zawodników bardzo się lubił, była naprawdę pozytywna atmosfera. To były piękne czasy, no mam nadzieję, że powrócą. Pamiętam sytuację, kiedy otwartym autokarem wjeżdżaliśmy na rynek, jadąc wcześniej przez wiele wrocławskich ulic. To piłkarze byli traktowani jak królowie, jakby wjeżdżali do podbitego państwa. 100 tysięcy ludzi witało wtedy, wiwatowało na cześć piłkarzy Śląska po zdobyciu mistrzostwa. I oczywiście nie deprecjonując absolutnie żadnych dyscyplin typu koszykówka czy siatkówka, o takich liczbach te sporty mogą zapomnieć. 100 tysięcy ludzi wiwatowało na cześć mistrzów Polski w piłce nożnej. No nieprawdopodobna sytuacja i cudowne wspomnienia. No to teraz pytanie, czy speaker może być kibicem jednocześnie? No teoretycznie nie, dlatego że musi zawsze zachować tą powściągliwość w sytuacjach różnego rodzaju, które dzieją się na stadionie. Natomiast tak jak mówiłem, no delegaci przymykają oko, no bo wiadomo, że ta ekspresja jednak po zdobyciu bramki przez swój zespół musi być fajnie przekazana, wyartykułowana wokalnie wraz z kibicami ta interakcja. Ja zawsze podkreślam, że nie wyobrażam sobie, żeby praca speakera to było tak zwane odrabianie pańszczyzny. W takim naszym tematyce eventowej to się nazywa sztuka. Przychodzisz, robisz swoje i wychodzisz. Uważam, że tak naprawdę speaker powinien być tożsamy z drużyną. Powinien interesować się tym, co dzieje się w klubie na bieżąco. Powinien żyć tym wszystkim. Ja zanim zostałem speakerem też wiele lat chodziłem na mecze. No Śląsk to jest bardzo duży fragment mojego życia.
tak naprawdę na bieżąco wiem, co się dzieje w klubie, żyję tą całą sytuacją i ja absolutnie nie traktuję pracy spikera Śląska jako typowej pracy i myślę, że może kibice Śląska też w pewien sposób mają jakby dla mnie szacunek właśnie ze względu na to, że na każdym kroku podkreślam, że jestem związany z tym klubem, jest on dla mnie bardzo ważny. No tak, no i to pewnie niesie też za sobą być może czasami w trasie, jak jesteś poza Wrocławiem na jakimś meczu, pewne zagrożenia, bo też jesteś utożsamiany swoją postacią z zespołem Śląska Wrocław, z klubem. No i zastanawiam się, czy spotkała cię być może jakaś niemiła sytuacja od kibiców jakiejś niezaprzyjaźnionej drużyny, bądź też jakieś nieporozumienie. No wiemy, że kibice czasami, jeżeli kluby nie są ze sobą zaprzyjaźnione, no to bywają bezlitośni. Miałeś takie spięcia? Wiesz co, kibice głównie, jeśli już, to rozpoznają mnie po głosie na jakichś galach. Czyli się nie odzywasz, walki. Rozumiem. Czy... Szczególnie w Lubinie, tak poważnie, to tam myślę, że delikatnie mówiąc, nie darzą mnie sympatią. Miałem kilka takich nieprzyjemnych sytuacji na stadionie Zagłębia. Natomiast ogólnie nie spotkałem się z jakimś negatywnym przejawem swojej osoby. Wow, to buduje jednak też wizerunek w pewnym sensie polskiego kibica, ale może po prostu wiesz, kiedy się nie odzywać. Być może to też tak wygląda. A w takim razie może powiesz nam coś więcej na temat innej sytuacji. Kiedyś obrywało ci się za słowa najazd na Lubin. Czy można ten ostatni mecz nazwać najazdem na Lubin? Bo kibice Śląska wypełnili w pełni sektor zajmowany przez gości. Wydaje się, że to takie stwierdzenie, bym powiedział, metaforyczne. Jednak tobie się za te słowa oberwało, jakbyś się do tego ustosunkował? To chyba był chyba jeden z nielicznych przypadków, kiedy informacja o spikerze piłkarskim była na czołówce jednego z największych, o ile nie największego dziennika sportowego w Polsce, czyli Przeglądu Sportowego. Sytuacja wyglądała tak, że podczas meczu na Oporowskiej był mecz Śląska, a tydzień później zaprzyjaźniona z fanami WKS-u drużyna Lechii Gdańsk miała rozgrywać swój mecz w Lubinie. No i dostałem taką informację, żeby przekazać, że na ten wyjazd też są oczywiście chętnie widziani kibice Śląska w jak najlepszej liczbie, żeby wesprzeć swoich braci z Gdańska. Przekazałem ten komunikat, że zachęcamy kibiców Śląska do zapisów, że szykuje się prawdziwy najazd na Lubin. Skończył się mecz, wróciłem do domu, zjadłem kolację, poszedłem spać, wstaję rano, patrzę, 9 rano, już kilkanaście SMS-ów, kilkanaście nieodebranych telefonów, mówię, coś nie tak. Widziałeś, czytałeś, oglądałeś? Bo okazało się, że jeden z moich kolegów dziennikarzy potrzebowali na okładkę jedynkę tak zwaną, czyli tak zwane mięso, bo wtedy nic chyba nie działo się, to był tak zwany sezon ogórkowy w sporcie. Potrzebowali coś fajnego, żeby podkręcić ludzi. Moje słowa przedstawili tak, jakbym nawoływał do inwazji, czyli stosował agresję, zachęcał, nie wiem, kibiców Śląska, żeby razem tam z kibicami Lechii może jakąś zadymę zrobili. Może stworzyć własne miasto, Lubin, jakieś wolne, wiesz, anektować. Wyszła z tego o tyle nieprzyjemna sytuacja, że sprawą zainteresował się Polski Związek Piłki Nożnej Ekstraklasa. Musiałem jechać na komisję ligi i tłumaczyć się z tych słów, no bo jednak hasło inwazja na Lubin, że speaker nawołuje do inwazji, do agresji, spotkało się ze sporym oddźwiękiem. Bardzo fajnie zachował się klub, akurat ówczesny i aktualny prezes Piotr Waśniewski razem z dyrektor do spraw bezpieczeństwa Małgorzatą Korny, która też już wiele lat pracuje w Śląsku, nawet chyba dłużej niż ja. Okazali mi wsparcie. Pojechałem do Warszawy, stawiłem się przed komisją ligi. Prawnicy, którzy byli na tym spotkaniu, skwitowali tylko to uśmiechem. Także byłem wolny, na szczęście obyło się bez żadnej kary, ale jednak sytuacja wyszła jak wyszła i dlatego nieprzyjemny na pewno moment, bo tak naprawdę wiadomo, że absolutnie moim celem nie było podżegać do jakiejkolwiek nienawiści, do jakiejkolwiek waśni. Speaker musi ważyć każde słowo i tak naprawdę, jak już wcześniej wspominałem, jest to bardzo odpowiedzialna praca. Wiele ludzi sobie może nie do końca zdaje z tego sprawę, jak mocno ważą te słowa. Czasami jedno słowo może ważyć tonę. 2015 rok, Francja, Paryż, mecz Francja-Niemcy, zamach bombowy. Sytuacja wymyka się spod kontroli, terroryści podłożyli ładunki wybuchowe. W stolicy Francji rozpoczyna się chaos i teraz speaker na Stade de France, gdzie odbywał się mecz,
musi tak przekazać wszystkie informacje związane z tą sytuacją kibiców, żeby nie doszło do tragedii, żeby ci kibice nagle nie zaczęli w pośpiechu opuszczać stadionu, żeby się nie zaczęli tratować. Także jego słowa w tym momencie były kluczowe do tego, żeby ta ewakuacja przebiegła bez żadnych problemów. Odpukać tutaj na szczęście nigdy nie miałem takiej kontrowersyjnej sytuacji, kontrowersyjne może złe słowo, takiej nieprzyjemnej, niebezpiecznej, ciężkiej, która by tutaj ważyła na zdrowiu nawet ludzi, ale zawsze trzeba dmuchać na zimne, zawsze trzeba być czujny, mieć oczy dookoła głowy, bo wszystko się może zdarzyć. Już myślę, że za kilkadziesiąt godzin, bo ten wywiad ludzie będą oglądać przed najbliższym meczem Śląska-Wrocław, już za kilkadziesiąt godzin na tym stadionie, który za naszymi plecami usłyszymy słowa: dzień dobry, tu Andrzej Gliniak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na mecz Śląsk-Wrocław-Pogoń Szczecin. Ale to właściwie będzie zaproszenie nie tylko na to spotkanie, bo to będzie zaproszenie na cały sezon spotkań Śląska-Wrocław też na własnym stadionie. Pewnie już gdzieś tam, chociaż to kolejny sezon, już tak jak rozmawialiśmy, pewnie 15 już w kolejce, czy nawet więcej. Natomiast pewnie gdzieś mimo wszystko ten dreszczyk emocji się pojawia, bo tak jak wspominasz, przychodzisz do pracy raczej z przyjemności, a nie z obowiązku. Natomiast jakbyś mógł jakoś krótko też kibiców zaprosić na ten sezon najbliższych zmagań w PKO BP Ekstraklasie, bo ruszyliśmy już z tym nowym sezonem, za nami mecz w Lubinie. Muszę też zdradzić taką prywatę, że byliśmy wspólnie na tym spotkaniu i proszę sobie wyobrazić, że pod Lubinem jest taki jeden wielki plac samochodów, które były w różnych rzędach, ale ostatecznie, kiedy kończy się spotkanie, te wszystkie auta w jednym momencie zaczynają jechać ku wyjściu i Andrzej dokonał czegoś nieprawdopodobnego, bo chyba z 200 metrów przejechał tyłem, mimo że dookoła było mnóstwo aut, pokazując tym samym swoje umiejętności również za kierownicą. Natomiast teraz siadasz za kierownicą speakera Śląska Wrocław i jakbyś zachęcił, ja tutaj jeszcze zdradziłem, że niezły z ciebie driver. Ja zawsze przed każdym początkiem sezonu podkreślam, że Śląsk to jest taka drużyna i miasto Wrocław, które aspiruje zawsze do gry o jak najwyższe cele, więc myślę, że tutaj Śląsk będzie walczył przynajmniej na początku sezonu o europejskie puchary, nawet o Mistrzostwo Polski. No, tym bardziej, że zawsze wiadomo, że jest potencjał, fantastyczny stadion, świetni kibice, klimat wokół drużyny. Także zawsze liczę na to, że będziemy walczyli o te najwyższe cele. No i mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Pierwszy mecz, o którym wspominałeś w Lubinie, ciężki na pewno teren, gorący derby, bez porażki, czyli mamy jeden punkt. Teraz kolejny mecz z Pogonią Szczecin, czyli z drużyną też z czołówki. Będzie ciężko, ale z tego co wiem, ten team spirit, o którym wcześniej mówiłem przy okazji mistrzowskiego sezonu Śląska, też jest w drużynie trenera Dżurdziewicza. Jest fajna atmosfera, fajny klimat. Liczymy na to, że to się przełoży na wyniki, no i frekwencje, bo tak naprawdę wiadomo, że liczbę kibiców na stadionie generuje ten sukces, a więc jeśli będą wygrane, będą sukcesy, będzie fajny klimat i atmosfera, to więcej ludzi się pojawi i więcej tych gardeł będzie mogło wykrzyczeć po jak największej liczbie meczów, kto wygrał? Śląsk. No to właśnie, ty zawsze pytasz, to może ja cię zapytam, kto wygra w niedzielę? Śląsk. A gościem naszej rozmowy w programie Studio Fakty był speaker Śląska Wrocław Andrzej Gliniak, który troszeczkę, a nawet troszeczkę więcej niż troszeczkę opowiedział nam o tym, jak ta przygoda ze Śląskiem Wrocław toczyła się przez lata. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za uwagę. Program poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.